Na pewno wielu z Was zastanawia się, czy warto dopłacać do tych najdroższych opon z klasy premium. Dlatego dzisiaj, biorąc pod uwagę fakt, że mamy czarnego, jak i białego Yarisa, na którym jest Goodyear Ultra Grip Performance Plus i Kumo model Wintercraft WP71, sprawdzimy, jakie są faktyczne różnice pomiędzy klasami opon zimowych na takim bardzo śnieżnym terenie. W pierwszej kolejności sprawdzimy sobie, na których oponach skutecznie GR Yaris wystartuje. Czy będą to Kumo, czy Goodyeary? No to sprawdźmy to. Pierwsza próba okazała się być zwycięska dla opon Kumo, czyli dla opon z klasy niższej, średniej, względem Goodyeara, który należy do opon premium. Także startujemy na trzeci klakson. No zdecydowanie Kumo szybciej złapały trakcję, aczkolwiek teraz już było bardziej to wyrównane, ja chyba trochę przyspałem. No ale szybciej złapałem trakcję i zdecydowanie no, lepiej mogłem się tutaj rozpędzić, także no, powiedziałbym, że 2-0 dla Kumo. Trzecia i ostatnia już próba porównania tych dwóch opon ze startu zatrzymanego, także zobaczymy, czy będzie tutaj 3-0 dla opon Kumo. No i ponownie Kumo lepsze. Zdecydowanie lepiej się w ten śnieg wgryza. Także przejdźmy sobie chyba do porównania tych dwóch opon przy samochodach. Sprawdźmy różnice, jakie są w bieżnikach pomiędzy tymi oponami. Oczywiście sama wygrana w drag race to nie wszystko, bo nie jest to najbardziej kluczowy parametr, którym kierujemy się przy wyborze opon. I tak dla porównania, Goodyear Ultra Grip Performance Plus kosztuje około 570 zł, a Kumo Wintercraft WP71 niecałe 400 zł. Także różnica w cenie jest znaczna, ale za tym idą takie parametry, jak na przykład droga hamowania na mokrej nawierzchni. Goodyear Ultra Grip Performance Plus ma klasę B, natomiast Kumo Wintercraft WP71 przez ten swój wyższy bieżnik, który no, przyłożył się, jak już widzieliście, do tego, że skutecznie startował właśnie Yaris wyposażony w te opony, ma już klasę C. Jeśli chodzi o samą głośność, to Goodyear też jest cichszy. 71 dB kontra 72 dB, jeśli mówimy o oponach Kumo. Sprawdźmy sobie jeszcze twardość mieszanek w tych dwóch oponach i wysokość bieżnika, zobaczycie, jaka jest tak na dobrą sprawę różnica pomiędzy nimi i sprawdzimy również, jak zachowują się lamele w tych dwóch oponach, które są elastyczniejsze, które lepiej pracują, także zaczynajmy. Zacznijmy sobie od sprawdzenia wysokości bieżnika. Ja już wiem, że to są okolice 9 mm. O, zmieniłem tutaj nam wartość i idealnie mamy 9 mm. Jeśli chodzi o twardość naszej mieszanki, minus 7 stopni. No, 63 w skali Shora, to było pierwszy wynik, jaki tutaj uzyskaliśmy przy przyłożeniu. I co ważne, no nie za bardzo on się zmieniał, więc ta mieszanka nie jest jakaś bardzo elastyczna w tej temperaturze. Przejdźmy sobie teraz do Goodyeara i będziemy mogli sobie te parametry porównać. Różnice pomiędzy tymi dwiema oponami widać tak na dobrą sprawę już na pierwszy rzut oka. Sprawdźcie, ile mamy tutaj lameli, jest ich naprawdę sporo, no i to wyróżnia właśnie opony z klasy premium. Lamele w sytuacji, gdy na przykład będziemy poruszać się po oblodzonej nawierzchni, sprawią, że w chwili, gdy one będą blokować się między sobą, samochód zdecydowanie skuteczniej nam się zatrzyma i widać, jak one tutaj są elastyczne, jak one pracują. Naprawdę świetnie to wygląda, świetne wrażenie to przede wszystkim sprawia. Jeśli chodzi o wysokość bieżnika, to sprawdźmy ją i porównajmy sobie względem Kumo. Z tego, co ja pamiętam, jest tutaj trochę mniejsza ta wartość i myślę, że to był właśnie czynnik, który zdecydowanie wpłynął na to, że Yaris na oponach Kumo skuteczniej wystartował. Także urządzenie pomiarowe mamy wyzerowane i sprawdzam.
Tak. Mamy tutaj 8,84, więc ten bieżnik zdecydowanie jest niższy. I właśnie ze względu na to jest tutaj lepsza etykieta. Mamy klasę B, jeśli chodzi o hamowanie na mokrej nawierzchni. Twardość mieszanki, też już ją sobie sprawdzamy, także przykładam nasz twardościomierz. Mieliśmy 67 za pierwszym razem, teraz mamy 65 i widać, jak ona pracuje, tutaj chciałaby dojść do... O, mamy 64 w skali Shora. Więc widać, że ona jest zdecydowanie elastyczniejsza, co też czuję pod palcem. Widać, jak te lamele nam się tutaj otwierają i zamykają. Nie pracuje to tak jak w studiu, w odcinku, w którym porównywałem wszystkie opony właśnie w tym rozmiarze, ale biorąc pod uwagę temperaturę, naprawdę myślę, że działa to świetnie. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, dwa naprawdę szerokie rowki obwodowe, które opasają całą oponę, to one właśnie mają za zadanie odprowadzić jak największą ilość błota pośniegowego. I teraz przejdźmy sobie do Kumo, bo te rowki też tutaj są, ale one nie są aż tak szerokie. No i fajnie, że producent o nich pamiętał, bo przy klasycznym bieżniku wiodełkę nie w każdej oponie te rowki się znajdują. Najlepszym przykładem jest nowy Uniroyal Winter Expert, gdzie ten rowek też się pojawił i to właśnie on ma za zadanie jak najlepiej nas chronić przed zjawiskiem aquaplaningu. Przed nami już ostatnia próba dzisiejszego dnia, próba hamowania. Yarisy rozpędzimy do 50 km na godzinę, a następnie zhamujemy do zera i zobaczymy, na której oponie Yaris efektywnie się zatrzyma. Próbę hamowania wykonamy sobie z 50 km na godzinę, także rozpędzam się, drag jest w gotowości i hamujemy. Ale pracuje ta opona na tym śniegu, aczkolwiek jest już taka śliska warstwa pod spodem tego świeżego puchu. Zobaczmy sobie, jaka to jest wartość. No i mamy, proszę ja was, 32 metry, 32-35 metra, także zbliżony wynik do tego, co też udało nam się sprawdzić w poprzednim odcinku. Wykonamy sobie jeszcze dwa pomiary, także rozpędzam jeszcze raz samochód, póki hamulce mamy tutaj rozgrzane, 50 km na godzinę i hamuję. O, tu jest zdecydowanie jeszcze bardziej ślisko, ale było czuć, jak wszystko pracuje w samochodzie. Systemy, opona, naprawdę robi to wrażenie. 33,81 metra, więc też bardzo porównywalnie. I już tak dla jasności ostatni, trzeci pomiar. Także ponownie rozpędzam samochód. 50 km na godzinę. I hamuję. O, ale muszę walczyć tutaj z pedałem hamulca. Ok, zobaczmy. 32,46 metrach, więc poruszamy się w okolicach błędu pomiarowego, że tak powiem. Więc czas się teraz przesiąść do czarnego Yarisa i zobaczyć, jak to będzie wyglądało na Goodyearach Ultra Grip Performance Plus, czyli na oponach z klasy premium. Dobra, znajdujemy się teraz w czarnym Yarisie, gdzie są Goodyear Ultra Grip Performance Plus, ale żeby wykonać hamowanie, no to musimy tutaj trochę przejechać jeszcze. Powiem wam pierwsze wrażenia z jazdy na tych oponach względem opon Kumo. Mam wrażenie, że tak skuteczniej zapiera się samochód na tej oponie. Trochę sztywniejsza ścianka boczna, tak jakby była, i faktycznie bardziej kontrolowanie to auto porusza się w chwili, gdy jest w lekkim poślizgu. I też gdy auto już ma tą tylną oś, że tak powiem, w ślizgu, to tak no, skutecznie zapiera się na tej oponie i w konsekwencji też stabilniej się prowadzi i też sprawia wrażenie takiej no, bardziej słuchającej się tego, czego oczekuje od niej kierowca. Takie moje są pierwsze wrażenia. No bo spójrzcie, teraz jesteśmy w poślizgu. O, i czuję, jak tył samochodu no, sprzeciwstawia się temu ślizgowi i auto zapiera się na tej oponie, tak jakby po prostu opierało się o krawężnik. To naprawdę bardzo fajne wrażenie. O, widać, jak tył samochodu tak skutecznie wraca do osi, do poprawnego toru jazdy, tak na dobrą sprawę. Także jesteśmy teraz na prostej, rozpędzam do 50 km na godzinę. No i sprawdźmy teraz, jaki to będzie wynik. O, powiem wam, że chyba jest lepiej.
Zobaczymy. Zobaczymy, co na to dragi. Tak na dobrą sprawę. Że już sprawdzam. Mamy dragi. 4,18. No, 29 metrów. Czyli 3 metry lepiej jak opony Kumo. Dla potwierdzenia zróbmy ten pomiar jeszcze raz. Także ponownie rozpędzam do 50 km na godzinę. I hamujemy. O, tutaj chyba trochę gorszy śnieg. Czuję, jak się poślizgnął samochód. Zdecydowanie też głośniej pracuje system ABS. 4,37. 31 metrów. To wciąż lepiej jak na oponach Kumo. Pozostaje nam zrobić trzecią próbę. Trzecia, ostatnia próba. 50 na godzinę. No powiem wam, że lepiej hamuje Yaris na Goodyearach, przynajmniej takie wrażenie jest za kierownicy. No i wynik też to potwierdza, 27 metrów. Porównując uzyskaną przez nas średnią drogę hamowania, opony Goodyear Ultra Grip Performance Plus wypadły lepiej. Jednak biorąc pod uwagę różnicę w cenie pomiędzy oponami Goodyear a Kumo Wintercraft WP71, która wynosi około 500 zł na komplecie w testowanym przez nas rozmiarze, uważam, że jest to uzasadniony kompromis, o którym wcześniej wspominałem. Pamiętajmy, że zima to nie tylko kopny śnieg, w którym zdecydowanie opony Kumo lepiej wystartowały. Ta opona miała zdecydowanie lepszą trakcję, więc jeśli na przykład szukałbym opon do zabawy takim Gear Yarisem, to zastanowiłbym się właśnie nad oponami Kumo, ale jeśli wezmę pod uwagę wrażenia z jazdy i to na przykład stabilność jazdy, jaką oferowały opony Goodyear, no to wtedy już zastanawiałbym się, czy nie chciałbym dopłacić. Także jak widzicie, są pewnego rodzaju kompromisy, ale zdecydowanie opony premium bronią się technologią, w które są wyposażone. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu, jakie wy produkty wybieracie na zimę. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach, także subskrybujcie. Do zobaczenia. Cześć! I wysokość bieżnika, zobaczycie, jaka jest tak na dobrą sprawę różnica pomiędzy nimi. I pomacamy sobie... Pomacamy sobie. To zaraz ja słyszę, jeszcze musisz odejść kawałeczek. Idź, szybko. Dzięki.